Początek styczniowej sesji powiatowych radnych miał wyjątkowy, bo międzynarodowy charakter. Tuż przed nią zarząd powiatu zawarł bowiem kolejne porozumienie o partnerstwie i współpracy. Tym razem z Brasławskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym oraz Rejonową Radą Delegatów Obwodu Witebskiego. Współpraca z Brasławiem została zbudowana na współpracy z ludnością pochodzenia polskiego, która tam stanowi 20%. Przede wszystkim rozpoczęła się od akcji zbierania książek w języku polskim, które były przekazane dzieciom z Brasławia, a później to była wymiana młodzieży, zespoły nasze ludowe jeździły do Brasławia, tam odbywa się festiwal Brasławskie Żarnice. Nie pozostało więc nic innego, jak tylko relacje z Białorusią sformalizować i zacieśnić. Podpisany w legionowskim ratuszu dokument zakłada rozwój partnerskich stosunków w sferze edukacji, promocji regionów, kultury, sportu i ochrony zdrowia. Na wzajemnych kontaktach mają też zyskać lokalne administracje oraz turystyka. W pierwszą kolejność to обмен опытом делегациями, то есть ваши люди приезжают или ваши делегации приезжают в Республику Беларусь, наши делегации приезжают в Польшу, ну и потом, чтобы уже наши дети, то есть школьники на каникулах приезжали наши Беларуси к Польшу, а польские дети к нам, для того, чтобы посмотреть, познакомиться, подружиться, поучиться друг у друга. Polsko-białoruskiej współpracy mocno kibicuje szef Krajowego Stowarzyszenia Brasławian, mając nadzieję, że pomoże ona realizować jego statutowe cele. Ja jako przedstawiciel Polaków, którzy wyjechali stamtąd po wojnie i naszego brasławskiego środowiska w Polsce, jestem bardzo zaszczycony tą uroczystością, która jest poprzedzona bogatą współpracą powiatu legionowskiego ze środowiskiem Polaków i władzami w Brasławszczyźnie. Oprócz podpisania porozumienia o współpracy, wizyta białoruskiej delegacji miała też inny, bardziej konkretny cel. Nas interesuje współpracownictwo we wszystkich sferach działalności, no особенно nasze dzieci. То есть мы в рамках сотрудничества с польским посольством открываем парусную школу. Есть финансирование. Вот хотим посмотреть, как здесь работает эта школа, какие проблемы, какие трудности, и немножко поучиться у вас, чтобы у себя уже, когда будем строить, учесть все вот эти наработки. Powiatowo-brasławskie kontakty stały się faktem na długo przed ujęciem ich w formie umowy. Teraz powinny one jeszcze zyskać na intensywności. Mamy nadzieję, że przede wszystkim zbudowana na tej relacji, czyli relacji z ludnością pochodzenia polskiego, współpraca będzie owocowała przede wszystkim tym, że te osoby, które będą chciały z tej kultury polskiej, z tej wymiany młodzieży korzystać, taką okazję będą miały właśnie w powiecie legionowskim. Umowę z białoruskim samorządem powiat zawarł na 3 lata. Jeśli żadna ze stron nie zgłosi wcześniej uwag, po tym okresie automatycznie zostanie ona przedłużona.